Całe moje resztki, akcesoria, które mam, które nie wiedziałem do końca gdzie wrzucić, albo je gdzieś wrzuciłem w innych filmach, ale chciałem o nich napomknąć trochę. Całe pierdoły, które tutaj po prostu są. Co ja zabieram? Ogólnie na szlaki. Takie drobniejsze rzeczy to wiadomo. Zacznijmy sobie od apteczki, bo zaraz ją chcę odłożyć. To jest apteczka, gdzie jest bardzo dużo rzeczy na Łukarpat. Jest tam praktycznie wszystko, licząc w to tabletki na rozwolnienie, czy krem przeciwsłoneczny, krem przeciwkomarom, jakieś bandaże, plastry, koc NRC, portfel, z którego jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. Pierwszy raz w życiu mam tak porządny portfel, który się nie psuje. A wiecie z jakiej firmy? Co ciekawe, Deuter. Proszę bardzo, bardzo dobry portfel, bardzo mi się podoba. Linka. Bardzo często zapominacie linkę, zazwyczaj będziecie ją używali do suszenia na przykład na długich dystansach jakichś ciuchów, jeżeli jesteście w podróży. Ja to będę stosował do podwieszania jedzenia na drzewo, żeby mi się niedźwiedź nie dobrał do jedzenia. Tak, jest tam nie wiem ile metrów linki, ale jest dosyć sporo. Nóż, który jest porcywiały, może nie porcywiały, jest trochę brudny. Morak knife, bardzo dobry nóż za 50 zł, bardzo fajny, ostry, dobra stars. Dobrą pochwą, fajnie, przy pasku się będzie trzymać. Dla bezpieczeństwa. Nie rzucajcie nożami. Baterie. Co z bateriami idzie? Baterie. I od razu z nimi idzie czołówka. Nie zapominajcie nigdy o czołówce. Nieważne jaka jest pora, czy to jest rano, czy wieczorem, zawsze ze sobą miejcie czołówkę i zapasowe baterie. Chodzi tutaj o wasze bezpieczeństwo, że jeżeli coś się stanie, że za długo będziecie w górach, zrobi się ciemno, to macie światło. A jak wam się telefon wyładuje, to będzie problem. Spork, czyli widelco łyżka. Tu nie ma noża, nie ma takiej opcji. Nie potrzebuję takiego coś małego do krojenia, po co mi. To tak, filtr do wody, coś co w pierwszych moich szlakach długodystansowych, czego nie miałem po prostu i przez 5 godzin idąc w mega słońcu bardzo mi się chciało pić i, a to by, szedłem przez różne rzeki, więc to by pozwoliło mi się napić. No, tak. Coś, co dużo ludzi nie zabiera, w sensie jakieś suplementy, tak? Czasami ludzie zabierają. Ja tutaj mam, tylko że bez opakowania oczywiście wezmę, guarana i kofeinę. Fajnie działa, bo nie działa na 15 minut, działa na dłużej. I myślę, że to będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie będę miał energii, żeby iść, żeby sobie się doładować. Dzwonek na niedźwiedzie. To jest takie akcesorium, gdzie biorę, bo niedźwiedzie będą. No, ale żeby ktoś mnie słyszał, w sensie niedźwiedź, żeby mnie słyszał z daleka, żeby nie wpadł na mnie i żeby wpadł. No gwizdek jeszcze mam, ale to przy plecaku. Spray na niedźwiedzie to też taka mała rzecz, która cieszy. Się cieszy. Głowa jest bardziej odblokowana przez coś takiego, wiedząc, że macie taki gaz przy sobie i jesteście w stanie się w razie czego obronić. W razie wypadku, oby nie było takiego wypadku. Statyw, słuchajcie, statyw. Taki ja mam Jobiego do dużej kamery, ale tutaj mam taką przejściówkę na telefon, jakbym chciał na przykład live'a zrobić, a będę robił live'y na Łuku Karpat. Mapy. Niestety nie brałem mapy całego szlaku, bo by było tych map za dużo. Wziąłem 3 takich wysokich pasm górskich. Maramuresz, Surean i Fagarasz. Fagarasz jest podwójna taka. I to biorę ze sobą, bo nie chciałbym się tam pogubić, w sensie pogubić się gdzieś, wiecie, chcę wiedzieć mniej więcej gdzie idę. Zapalniczka, to standardowo, będę musiał zmienić, chyba nową kupić, bo tutaj już gaz się kończy. Taki pilocik do aparatu, żeby sobie zrobić zdjęcie czy coś, chciałem, muszę inny wziąć, chyba tego nie będę brał, wezmę taki na kabelku, no, zresztą zobaczę. To coś, co ze sobą zabieram, flagę Polski, którą będę rozstawiał przy namiocie, albo będę niósł na plecaku, żeby wiedzieli, że Polak idzie Łuk Karpat, że ktoś jest z Polski i chce to nosić. To jest jedna z ciekawszych rzeczy, bo to jest moja... Tam była apteczka, a tu jest... Ale trudno, co się zrobiło. A tu jest moja łazienka. Tak, to jest pasta, biorę dużą pastę. Nie jakiś ten, tam inne specyfiki, biorę dużą pastę i co ciekawe biorę z elektrycznej szczoteczki taką małą końcówkę i tym będę mył zęby. Leciutkie to jest, fajne.
mydło, standardowo mydło zawsze trzyma w tym opakowaniu, co biorę. Tak jest chyba najłatwiej. Maszynki do golenia, nie wiem czemu dwie tu są, nieważne. No i coś, jeżeli coś wieczorem będę pamiętać, higiena jest ważna. I wieczorem, jeżeli nie macie siły, żeby się wykąpać, albo nie macie gdzie, no to chusteczki nawilżane, że są wilgotne, ze sobą warto mieć. Bo wycieracie się przynajmniej przed snem i wiecie, to jest przyjemne naprawdę być czystym. Tak, jeszcze mam kompas. Jeszcze mam taki mały kompasik, który pomoże mi nawigować razem z tymi mapami. On jest, co ciekawe, razem z gwizdkiem i razem z takim małym krzesiwem. Takie coś, takie małe krzesiwo. To był jakiś tam, można powiedzieć, brylok na rękę, bransoletka, a ja z tego zrobiłem takie wiszące przy plecaku, żebym w razie czego mógł określić, w którym miejscu jestem albo gdzie iść. I to jest taka mała rzecz, a może się bardzo przydać. Jest to przywiązane do plecaka, bo za często z tego nie będę korzystał, czy za często. Mam nadzieję, że za często nie będę musiał z kompasu korzystać, że będę dobrze szedł. Czy coś jeszcze mam? Chyba nie, to są takie drobne rzeczy, które mam, wiadomo, kable, nie kable, gdzieś tam, nie wiem, co mogę jeszcze mieć, jakieś worki wodoodporne, tego nie będę pokazywał. Panele słoneczne, baterie, ładowarki, takie inne rzeczy też mam, ale po co je tu pokazywać? W sumie to są takie ostatnie rzeczy, które mam gdzieś tam w plecaku, stwierdziłem, że chciałbym o nich nagrać, pokazać wam, może wy coś jeszcze macie dodatkowo do tego dorzuconego, możecie pisać. Na przykład kubka nie biorę, bo mam kuchenkę gazową, taki coś ala kubek, czy coś innego do gotowania na ogniu też nie będę wam pokazywał, bo to nie ma sensu, moi drodzy. Co jeszcze zabieram takiego? Żadnego głośnika nie biorę, bo to będzie za duża waga. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że Britę biorę. Mój filtr do wody, Brite, drugi filtr do wody, gdzie mogę nalać więcej wody i sobie tak mogę z nią iść, prawda? No żartuję, nie biorę Brity. Za dużo by było niewygodne, nieporęczne, ale mam mój filtr do wody, o ten. To jest lepsze, patrzcie. To jest Brita, przefiltrujecie nią wodę i ponoć ma tylko na miesiąc ten filtr, a to jest filtr Sawyer Mini. Macie na 3 więcej litrów. Jaka różnica. Co się jeszcze biorę? Chyba już nic nie biorę. W sensie biorę dużo rzeczy, których wam jeszcze nie pokażę, bo są drobne, bardzo drobne. Albo o nich zapomniałem, albo nie wiem gdzie są, bo zaraz się dopiero zaczynam pakować. I to chyba będzie ostatni filmik z tego wszystkiego mojego sprzętu na razie. No, chyba że sobie o czymś jeszcze przypomnę, ale wątpię. No. Także moi drodzy, to była Brita i inne rzeczy. Czyli moje rzeczy takie drobne, które nie wiedziałem gdzie wrzucić, do czego, jakich kategorii. To były takie opis, ich recenzje. Nie będę mówił o nich plusach i minusach, bo to nie chodzi o to, żeby to mówić. Po prostu to, co jeszcze ze sobą zabieram. Jeżeli o czymś nie powiedziałem i wy macie coś w takich drobnych swoich rzeczach, których nie wiecie do czego przypisać, czy to coś z łazienki, czy to coś z apteczki, czy to coś na przykład z innych tych rzeczy, to piszcie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć co mam w apteczce, no to tam macie filmik o apteczce. Gdzie nie gdzie macie inne filmiki, zobaczcie sobie na kanale co tam jest. Tam są dużo recenzji fajnych rzeczy, których używam. Moi drodzy, widzimy się w następnych recenzjach albo vlogach. Do zobaczenia. Pa pa. Cześć. Dobra, pora to spakować. Teraz tak. Jumbo. Holandia. Co są mi dwie maszynki? O. I tak też można się golić. Proszę bardzo. Wiem, połamałem. Ale... Słuchajcie, najważniejsza w tym wszystkim jest waga. Mówi to ziomek, który sam pastę bierze. Brita, ty nigdzie nie idziesz. Dobra. Siemanko.